Zapraszam dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Witam Cię w Dzieciandii. W tej audycji usłyszysz nasze rodzinne pogaduchy o ptakach. Wiem, że było o nich ostatnio. W e-mailach otrzymaliśmy jednak prośby, aby ten temat kontynuować i wyjaśnić, o co chodzi z tym dokarmianiem ptaków. W tym odcinku podcastu postaramy się to wszystko omówić. Ponadto posłuchasz również bajkowiska, czyli opowiadania napisanego na potrzeby właśnie tego podcastu pod tytułem Zaroślowe. Zaroślowe, w którym wspólnie odkryjemy kolejną część uniwersum Dzieciandii. Z samej zaś opowieści dowiesz się, że wiedza o przeszłości ma ogromną moc, jeśli tylko potrafimy ją właściwie wykorzystać. Cała nasza rodzinka serdecznie Cię zaprasza. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja! Cześć! Co to domki dla ptaków? Bardzo dobre pytanie. Domek dla ptaków, czyli? Czyli domek, w którym mieszkają ptaszki, bo są jeszcze inne domki dla ptaków, czyli takie karmniki, miejsce, gdzie nie mieszkają, ale miejsce, gdzie daje się im jedzonko. Dokładnie, bardzo dobrze tata wytłumaczył. Czy domki dla ptaszków mają takie duże platformy na górze, żeby nie spadło na jedzenie? Takie duże dachy, tak? Karmniki. No. Tak, to mówisz o karmnikach, nie o domkach. Ale jeśli chodzi o domki dla ptaków, to chciałem Ci, Haniu, przypomnieć, że niedawno na święta bożonarodzeniowe oglądaliśmy bajkę animowaną pod tytułem Klaus. I tenże Klaus to robił całą masę domków dla ptaków, które wieszał na gałęziach drzew. Rzucał i puf! A jaką dzisiaj bajkę oglądałyśmy? Przygód kilka. Wróbla ćwirka. Co się z wróblem ćwirkiem stało? On jest naprawdę ciekawski. On jest ciekawski, no. Ale to był odcinek o zimie, tak? Tak, i drugi był... I był też jego drugi przyjaciel. I co im było? Ciepło im było? Nie, zimno. I poszukiwali czego? Jedzenia. Poszukiwali jedzenia. A później będziemy mówić o karmniku. My zachęcamy do robienia karmników, ale nie będziemy opowiadać, jak to się robi tutaj. To można zobaczyć chociażby na YouTubie, wpisać karmnik dla ptaków albo domek dla ptaków. Albo jak zrobić sam, bo tutaj naprawdę można zrobić nie takie karmniki. Wróbelek nasz z bajki dzisiaj też miał trudności ze zdobyciem jedzenia w zimie, prawda? No i ja chcę powiedzieć... Głupia sroka, moja sroka, bo ona cały czas jest, co oni dają. No bo sroka też jest głodna. Ostatnio mówiliśmy, że możemy karmić ptaki chlebkiem. Nie, nie można. No właśnie, nie do końca. Różni specjaliści różnie na ten temat mówią. I na wszelki wypadek, to jeżeli karmicie kiedykolwiek ptaszki chlebkiem, to bardzo drobno musicie go podrobnić. No naprawdę, tak. Dlaczego mówi się, że nie wolno dawać chleba ptakom? Bo ma cyprawy i cyprawy jakby są złe dla ptaków? Zgadza się, w chlebie jest pełno soli i innych przypraw lub jeszcze nie daj Boże jakichś innych rzeczy, które nie są zdrowe dla układu pokarmowego różnego rodzaju ptaków. Wobec tego, czy dokarmiamy ptaki zimą? Tak. Jeżeli mieszkamy na przykład w mieście, to trzeba pamiętać o tych ptaszkach, które są w miastach i trzeba je dokarmiać. A dlaczego jest dobrze je dokarmiać? Bo potem nie głodzą i umarną. Bo zimą nie ma czego jeść. No? Chodzi o to, że najczęściej dokarmiamy ptaki kiedy? Z lato? No tak, jak jest lato, wiosna, jesień, kiedy pogoda jest ładna, ludzie wychodzą na spacerki, biorą na przykład właśnie ten chleb i idą dokarmiać ptaszki. Ale w zimie to jest trudno. A w zimie jest zimno, ludzie siedzą w domach, szczególnie w dzisiejszym okresie. To jest czas
gdzie ptaki najbardziej potrzebują naszego wsparcia, zwłaszcza te ptaki, które zostały przez nas nauczone tego, że je karmimy. No. Dokarmianie ptaków jest miłe, prawda? No. Najbardziej to lubimy dokarmiać łabędzie, jak przychodzą i z ręki nam jedzą, a to tak trochę szczypie. Najczęściej właśnie dokarmiamy łabędzie, dokarmiamy kaczki w miastach, gołębie i potem te ptaki chorują. No, ja dawno nie robiłam tego. Ale lubiłaś to, czy nie lubiłaś? A no może. Bo to przyjemne jest. I nie powinniśmy tego nie robić. Powinniśmy karmić ptaki. Bardzo często dla dzieci z miast jest to pierwszy kontakt z naturą, a ludzie starsi dokarmiają ptaki, bo jest to dla nich forma rozrywki. Podobnie jak dla Hani, formą rozrywki jest wbieganie w jedzące gołębie. Tak, ale raczej starajmy się tego nie robić i dajmy gołąbkom też trochę jedzenia i spokoju, bo one są biedne. Każdy na nich psioczy i mówi, że to są bardzo brudne ptaki. A gołębie są fajne, ja je lubię. To może teraz opowiemy sobie, jak się przygotować jakieś jedzonko tak sensowniej, co? Bo na przykład można by zakupić jakiekolwiek ziarna, pszenicę, owies. I to jest bardzo tanie, bo to parę złotych kosztuje za kilogram, dwa kilogramy, a na długo ptaszkom starczy. No dokładnie tak jak mówisz, jest dobrze dokarmiać, ale dokarmiać trzeba z głową. Trzeba też pamiętać, że takie dokarmianie zwierząt, na przykład ptaków, powoduje, że one przyzwyczajają się do tego, że my ich karmimy. Jeśli tego jedzenia nagle zabraknie, to ptaki mogą się znaleźć w różnych niemiłych sytuacjach. Dokładnie takim przykładem mogą być nasze łabędzie. Namiętnie je dokarmiamy w okresie ciepłym, w okresie letnim. A niestety, kiedy przychodzi zima, łabędzie powinny odlecieć. A jak my je do tego przyzwyczajimy, to one potem zostają leniuszki. I zostają na przysłowiowym lodzie, a czasami na dosłownym lodzie. Nogi im zamarzają, bardzo często są niedożywione, nie mają znikąd pożywienia, ponieważ ludzie siedzą w domu, nie wychodzą, bo jest zimno, a jeszcze teraz przy całej sytuacji związanej z pandemią też jest nam trudno dokarmiać te ptaki. Wiecie co, przypomniało mi się coś, mianowicie, że jeżeli karmimy łabędzie, kaczki, to starajmy się nie rzucać im jedzenia do wody, bo ono pęcznieje, róbmy to na brzegu. Generalnie ptaki dają sobie radę, prawda? Jeżeli im nie przeszkadzamy, to tak. W sklepach można kupić masę takich różnych mieszanek dla ptaków, czy to kule, czy to ziarno. To jest po prostu czysty, miły biznes. I to jest właśnie najprostsza rzecz, jeśli chodzi o dokarmianie ptaków. Jeżeli raz na jakiś czas po prostu kupi się to w sklepie w małym zoo, czy w czymś takim i powiesi się, rozsypie się, czy da się do specjalnego pojemniczka, specjalnego karmniczka. To jest najprostsze. Zgadza się, a my w tym roku z Hanią dokarmiałyśmy ptaki w takiej formie, tylko że kupowałyśmy gotowe już mieszanki, podejrzewam, że było proso, pszenica, jakiś słonecznik, może siemię lniane i chodziłyśmy dokarmiać nasze ptaszki, sypiąc im tam w jakichś pewnych miejscach. Ale na przyszły rok mamy plan dokarmiania troszeczkę inny. I Hania, chcesz coś o tym powiedzieć? W jaki sposób? Robić coś takiego jakby kula, seski z tłuszczem. I ziarnami. Takie kule można kupić gotowe już w sklepach. Ale tak naprawdę my nie wiemy, czy ten tłuszcz, który się tam znajduje, to powinien być po prostu zwykły smalec, czy on nie jest tu już zepsuty. Więc najlepiej taką kulę lub szyszkę tłuszczową zrobić sobie samemu w domu. Czyli musimy mieć co? Musimy mieć szyszkę, ale nie taką malutką. Tylko może być wielka, może być malutka naprawdę. Tak, takie sosnowe szyszki są znacznie większe od świerkowych, więc fajnie jest je wykorzystać. Musi być otwarta. Mhm. A jak to zrobić? Z ciepłem. Czyli położyć ją w naszych warunkach, gdzie? Na? Kaloryferze. Na kaloryferze. I ta szyszka się otworzy, prawdopodobnie nasionka, które są w środku, wypadną. I potem możecie zrobić to, co potrzebujecie zrobić, żeby była kula taka. Czyli co potrzebujemy? Potrzebujemy smalec. Smalec. Co to jest smalec? To tłuszcz. To tłuszcz, czyli takie masło, tak? Ta. Taki smalec biały, który możemy kupić w sklepach. On musi być świeży. Ja chcę powiedzieć, że rękawiczki takie, co są do kuchni. Czyli rękawiczki lateksowe, tak? Zgadza się, bo chodzi o to, żeby ten tłuszcz nie powchodził nam między palce, a szczególnie gdzieś pod paznokcie je. Czyli Haneczka, co mamy? Mamy tłuszcz.
co tam dodajemy do tego nasionka. Pieczywa? Nasionka, czyli może być to proso, pszenica, siemię lniane, płatki owsiane, mogą być to drobno posiekane rodzynki, wszelkiego rodzaju kasze, ale nie prażone. Słonecznik. Słonecznik, najlepiej taki nieuskany, ale jak ktoś ma na przykład, będzie karmił te ptaki w swoim własnym ogrodzie, to lepiej, żeby to był słonecznik łuskany. Nie solony. Nie solony, oczywiście. Mamy garnek, to wszystko znajduje się w garnku. Miksi, miksi. Wszystko mieszamy i robimy jedną zwartą kulę. Nie dotykajcie za dużo twojej mikstury smalcowej, bo może jakby się rozpuścić. Tak, od ciepła ludzkiego ciała. Tylko pamiętajcie, że zanim zaczniecie oblepiać szyszkę smalcową miksturą, trzeba tą szyszkę zawinąć sznureczkiem, żeby mieć jak ją powiesić na drzewie. Masz, Tosiu, rację. Mamy już obwiązaną szyszkę. Jest. Musimy to naklejać i zawiesić. Jak naklejać? Napchać tej mikstury smalcowej do szyszki. No. A innym takim sposobem to jest na przykład użycie bardzo popularnej doniczki takiej glinianej. Wystarczy ją odwrócić, sznureczek przeciągnąć, powiesić gdzieś, a w środku, w samej doniczce, wypchać to właśnie tą smalcową miksturą i ptaszki będą podlatywały i od środka będą to sobie wydziobywały. Tych sposobów jest naprawdę wiele i taka smalcowa mikstura moim zdaniem jest najlepsza. Innym sposobem do karmiania ptaków w naszych ogrodach czy parkach są karmniki. Tam dajemy również, takie kule możemy położyć, ale możemy również nasypać ziarno. I tu jest bardzo ważne, żeby te karmniki miały naprawdę duże dachy. Chyba Hania też powiedziała to na początku. Te karmniki muszą być w specjalny sposób zbudowane. Tych sposobów jest mnóstwo na YouTubie i na pewno rodzice mogą Wam pokazać, w jaki sposób budować te karmniki. Widziałam takie zdjęcie domka dla ptaków z dużym dachem i kominkiem tam, gdzie jest jedzenie. Tak, pani pokazywała, w jaki sposób jej karmnik funkcjonuje. Czyli miał taki duży dach, bo jak spadnie śnieg, czy jak pada deszcz, to on chroni te ziarenka przed tym śniegiem, przed tym deszczem, ale ziarenka w środku zostają suche. I ten akurat karmnik, który widzieliśmy na jednym z YouTube'owych kanałów, miał taki komin. Otwierało się ten komin, wsypywało się ziarenka i zamykało się ten komin, a te ziarenka tak jak z komina na dole wylatywały i ptaszki mogły sobie po prostu podlatywać, wydziobywały i ten komin się sukcesywnie opróżniał. I wtedy można było ten komin znowu wypełnić. Jeśli chodzi o jedzonko, to ja jeszcze pamiętam bardzo starą metodę i nie wiem tak naprawdę, czy ona jest właściwa, ale pamiętam, że dla sikorek to się wieszało zawsze kawałki słoninki. To jest bardzo fajny pomysł dla sikorek na zimę, ale ta słonina nie może być solona. To nie może być taka już doprawiona słonina, tylko w sklepie musimy się dopytać pani, czy to jest słonina nieprzyprawiona. Taka jest najlepsza. Bo zapamiętajmy, że przyprawy dla ptaszków są niewłaściwe, nie stosujemy. Mhm. Możemy również ugotować warzywa, tylko gotujemy właśnie bez soli, bez pieprzu, bez żadnych przypraw, wystudzone, wymieszane z różnymi ziarnami. Możemy też rozsypać w okolicach karmnika, czy w samym karmniku, czy możemy takie jedzenie podać innym ptakom, łabędziom czy kaczkom i one też z chęcią to zjedzą. Tylko pamiętajcie, to musi być wystudzone, musi być świeże i musi być w takim miejscu, żeby te zwierzęta zjadły to szybko. Bo jeżeli takie jedzenie zamarznie lub spleśnieje, ono jest po prostu niezdrowe i niewskazane dla takich ptaków. Możemy również użyć niegotowanego, surowego jabłka, które najzwyczajniej w świecie położymy, nabijemy na gałąź czy na coś, żeby to było jakoś przymocowane i ptaszki po kolei będą sobie to wydziobywały i jadły. A dziś zakończymy nasze pogaduchy? To przejdźmy do naszego opowiadania. Co nazywa się zaroślowe. Zaroślowo. Zapraszamy! Myszarki zaroślowe żyły na obrzeszach terytoriów wszelkich plemion, królestw i wszelkich innych społeczności. Tak było zawsze. Z tego też powodu traktowano ich jak jakichś dzikusów i przepędzano z miejsca na miejsce. Cóż, rodziny myszarek zaroślowych prowadziły nomadyczny tryb życia. Oznacza to, że nie posiadały ani swojego własnego terytorium, ani też nie przebywały w jakimś miejscu na dłuższy czas. Wciąż i wciąż znajdowały się w drodze. Nie łączyły się jednak w większe grupy, lecz podróżowały i żyły małymi rodzinami. Zdarzało się i owszem, że czasami dwie lub trzy takie rodziny spotkały się ze sobą i przebywały razem przez jakiś czas.
ale nie trwało to długo i w końcu wszyscy ruszali w swoją drogę. Dorosłe myszarki zaroślowe często jednak wracały do miejsc swojego urodzenia, aby spędzić tam jakiś czas. Tym razem jednak nie jako dzieci, a jako rodzice z własnymi pociechami. I tak było tym razem. A powód, dla którego Sprytek wraz z ciężarną żoną i szóstką dzieci udawał się na Jasną Polanę, był niebyle jaki. Oto na wrzosowisku, ciągnącym się aż do klifu, z którego rozciągał się przepiękny widok na ocean, jesienią tego właśnie roku miało odbyć się spotkanie nie jednego, ale kilku rodów myszarek zaroślowych. Spotkanie jednego tylko rodu było niezwykłym wydarzeniem, odbywającym się raz na kilka pokoleń. A co dopiero spotkanie kilku rodów? O czymś takim Sprytek nawet nigdy nie słyszał, a tata przekazał mu naprawdę wiele różnych opowieści z historii ich ludu. Były piękne, bywało także, że i dziwaczne, a czasami nawet trochę straszne. Ale to było całe ich dziedzictwo. Tak samo czyniły inne myszarkowe rodziny. Niejedna noc upływała na tym, że jedna opowieść płynęła za drugą. Wszystko trzeba było zapamiętać, gdyż w innym przypadku jakaś historia popadłaby w zapomnienie i zniknęła. A to przecież zubożyłoby wszystkie myszarki zaroślowe na całym świecie. Dlatego nigdy nie można było pozwolić na to, aby opowieść odeszła. Ale nie to aktualnie zaprzątało myśli Sprytka. Podróżując z rodziną od kilku już dni, zastanawiał się, w jaki sposób bezpiecznie przejść pomiędzy polami, wyschniętym torfowiskiem, osuszonym jeziorkiem, polami, na których co roku rosło dorodne zboże, a przede wszystkim z krajem lasu. Jeśli nic się bowiem nie zmieniło, to teren zarośli, niegdyś najbezpieczniejsze miejsce na świecie, zmienił się w pas ziemi niczyjej, strzeżony przez zorganizowane świetnie rody myszarek leśnych i sprzymierzone z nimi królestwo wiewiórek. Do tego niemal na pewno rozrosła się kolonia lisów, a i sowie rodziny stanowiły niemałe zagrożenie. Nie wspominając już o krogulcach i myszołowach. Czy zarośla dadzą nam ochronę jak niegdyś, za czasów mojego dzieciństwa? To była myśl przewodnia Sprytka na czas tej podróży. Samo zaproszenie, które dotarło do nich zupełnie niespodziewanie, też było dziwne. Bo dlaczego akurat to wrzosowisko? Jest tyle innych pięknych i znacznie bardziej bezpiecznych miejsc na świecie. Akurat w tym miejscu, które zmienia się tak niekorzystnie, przynajmniej dla myszarek zaroślowych. Zaproszenie, a może powinniśmy powiedzieć wezwanie, dotarło tak, jak mogło dotrzeć tylko w tej konkretnej społeczności. Ktoś puścił wici i te powoli i płynnie zaczęły się rozprzestrzeniać. I postronnym obserwatorom mogłoby się wydawać, że zupełnie przypadkowo docierały do różnych rodzin myszarek zaroślowych. Ale był to wypracowany przez tysiąclecia ich system komunikacji. Powolny, lecz bardzo skuteczny. Wezwanie zawsze docierało do wszystkich zainteresowanych. Choć może nie. Docierało do wszystkich, których dotyczyło. I tylko do nich. Bo zainteresowani zapewnie byliby również i inni, jak choćby drapieżne ptaki. W końcu niecodziennie pojawia się na ich terenach łownych tak olbrzymia liczba smacznych gryzoni. Dlatego ich przybycie na zlot musiało odbyć się w ciszy i w tajemnicy. Ale gdy wszyscy już się zejdą i zbudują wspólne, wielkie obozowisko, to wówczas będą bezpieczni. Żadne, ale to żadne stworzenie nie będzie chciało zadzierać z tak liczną armią. Na razie jednak trzeba bezpiecznie dotrzeć na miejsce. I podobnym wyzwaniem stanie się później, po zakończeniu rodowego zlotu, rozejście się we wszystkie strony świata. Jednak myszarki zaroślowe mają na to swoje sposoby. Sprytek bardzo liczył na to, że korytarze podziemne, w których niegdyś zorganizowane było starożytne królestwo Kretów, nadal znajdują się w doskonałym stanie i można będzie z nich korzystać, byle tylko dotrzeć do Białej Piramidy. Tak nazywano dość odludne miejsce, utworzone przez miejscowe skały i kamienie o białym odcieniu. Niby tworzyły rumowisko, niby resztki jakiejś starodawnej konstrukcji. Patrząc na to rumowisko, wydawało się, że stoi się pod ścianą Białej Piramidy. Uważnie zaś wpatrując się w nią, można było dostrzec pewien porządek. Jak gdyby kamienie były ułożone w jakiś logiczny wzór,
tworząc jednolitą strukturę. Zbyt wiele jednak mniejszych kamieni spadło z góry poprzez stulecia, a może i tysiąclecia, aby można było jednogłośnie orzec, czy mamy do czynienia z dziełem natury, czy może jakiegoś inteligentnego stworzenia. W najstarszych opowieściach ludu myszarek zaroślowych można było usłyszeć echa początków Białej Piramidy. Zostały one zbudowane przez potężne, starożytne krety, które zniewoliły wszystkie myszarki. I dopiero pomoc mitycznych wróżek i elfów sprawiła, że owo królestwo padło. Krety uciekły, a umocnienia obronne, w tym te zbudowane na szczycie białej ściany, rozleciały się i spadły na sam dół. Myszarki zaś, a i inne stworzenia, odzyskały wówczas wolność i zamieszkały w okolicy. Polne na okolicznych łąkach, które z czasem zamieniono w pola uprawne, oraz leśne w ostępach ówczesnej, nieprzebranej puszczy. Niektóre jednak z nich nie zdecydowały się na osiadły tryb życia. I aby już nigdy nie zostać zniewolonym przez jakiekolwiek stworzenie, uznały, że bezpieczniej jest cały czas przemieszczać się, czyli podróżować w niewielkich rodzinnych gromadach. A że nie było dla nich miejsca ani na polach, ani w lesie, to też zaczęły zakładać swoje nomadyczne, przenośne siedziby w zaroślach na granicach pól i lasów. I nazwano je myszarkami zaroślowymi. Z biegiem lat zaczęto traktować przedstawicieli tego plemienia jak nieokrzesanych dzikusów. Lecz gdy tylko dochodziło do nawiązywania przyjaźni pomiędzy nimi a innymi myszarkami, okazywało się, że te nomadyczne zaroślowe jako jedyne zachowały pamięć o zdarzeniach przeszłych, że jako jedyne znają historię wszystkich myszarek. I nadchodziła wówczas smutna refleksja. To kto jest prawdziwym dzikusem? Ten, co żyje jak nomad? Czy może ten, który nie wie nic o swoich, czasami nawet bardzo dalekich, przodkach? Nie wie ani skąd pochodzi, ani nawet kim jest. Zresztą zwykłe umiejętności zaroślowych okazywały się nieocenione. Czy to chodziło o wykonywanie narzędzi i przedmiotów z drewna, czy o leczenie ziołami. Myszarki zaroślowe były w tym ostatnim tak samo dobre, co żaby, znane jako doskonali lekarze. I w końcu przychodzi zrozumienie, że dom to nie budynek, gdzie się mieszka, lecz miejsce, gdzie jest rodzina. Taki dom przeniósł Sprytek bardzo daleko od miejsca, gdzie się urodził. Myślał nawet, że już nigdy nie wróci w te miejsca, w których tak radośnie bawił się niegdyś ze swoim rodzeństwem, a także z kilkoma myszarkami polnymi. Aż pewnego dnia stanął ze swoją żoną i dziećmi przed Białą Piramidą. Wiedział, co ich czeka. Drogę do ukrytego wejścia pamiętał doskonale. Problem w tym, że na białej ścianie idealnie odbijało się szare ciało myszarki. I jeśli tylko jakikolwiek drapieżny ptak wypatrywał swej ofiary, to pojawienie się szarej, ruchomej plamki na białym tle było idealnym sygnałem do rozpoczęcia polowania. A Sprytkowi bardzo zależało na tym, by bezpiecznie dotarli do włazu. Wyjaśnił więc wszystkim, by szli dokładnie w tym samym tempie co on, poruszając się w takim samym rytmie i taką samą trasą. Jeśli gdzieś przycupnie za załomem, to każdy z nich ma zrobić to samo. A gdy upewnił się, że został dobrze zrozumiany, uśmiechnął się, puścił oko do żony i wskoczył na pierwszy głaz. Reszta ruszyła za nim, gdy tylko poszedł dalej. Poruszali się szybko, w jednym rozciągniętym szeregu. Mama szła ostatnia. Miała doskonały widok zarówno na męża, jak i na całe ich potomstwo. Jakże śmiało i sprawnie wspinali się pod górę, wykonując te same ruchy. Aż w pewnym momencie Sprytek zniknął. Potem pierworodny syn, córka i cała reszta. Gdy dotarła do miejsca, gdzie wszyscy po kolei znikali, poczuła lekkie szarpnięcie za łapkę i zrobiło się ciemno. Specyficzny zapach upewnił ją, iż znajduje się u wyjścia jakiegoś tunelu. Po chwili wzrok przystosował się do ciemności, która wcale nie okazała się być mrokiem. Ściany wyłożone były takim samym białym kamieniem, dającym coś jakby lekkie światło. Rozejrzała się i zobaczyła uśmiechnięte pyszczki całej swojej rodziny. Przytuliła wszystkich i odetchnęła z ulgą. I tym razem nie dopadł ich żaden drapieżca. Sprytek wskazał kierunek ich dalszego marszu. Szli szerokim i wysokim tunelem.
spokojnie zmieściłyby się w nim przynajmniej 4 wypasione krety, a co dopiero tak maleńkie stworzonka jak myszarki zaroślowe. Nie czuć było żadnego przeciągu, a od tych opalizujących kamieni biło lekkie ciepło. A pomimo tego w powietrzu nie unosił się zapach stęchlizny, zwykle panujący w podziemnych tunelach. Zupełnie również nie czuć było wilgoci. Dziwne. Widać, starożytni budowniczy znali się na sztuce budowlanej. Mijali rozgałęzienia korytarzy, a Sprytek cały czas wydawał się wiedzieć, w którą stronę iść. Zmierzał naprzód pewnym krokiem i był szczęśliwy. Tak wiele już minęło czasu od momentu, gdy z rodzicami i rodzeństwem poznawał rozkład tych tuneli. A było co poznawać. W centralnym miejscu, obejmującym wrzosowisko i część lasu, miały kilkadziesiąt poziomów, ogromne sale i maleńkie przytulne norki. A korytarze, podobne do tego, którym teraz szli, rozciągały się jeszcze dalej. Najdłuższy z nich prowadził do owej białej piramidy, koło klifu, do wejścia zamaskowanego płaskim kamieniem zamontowanym na zmyślnym mechanizmie, pozwalającym podnosić i opuszczać go bez najmniejszego wysiłku. W pewnym momencie zatrzymał się przed wejściem do małej norki. Pchnął lekko kamienne drzwi i wszedł do środka. Ileż nocy spędził w tym miejscu przez niemal cały okres dzieciństwa. To był jego pokój. Obok mieszkali jego bracia i siostry, a naprzeciwko rodzice. Ze wzruszenia popłynęła łza. Nic się nie zmieniło, jak gdyby te wszystkie lata w ogóle nie upłynęły. W sercu poczuł rozchodzące się po całym ciele ciepło. Uśmiechnął się. Postanowili odpocząć w tych samych norkach, które w przeszłości służyły za schronienie rodziny małego Sprytka. Zjedli wspólnie posiłek, popili wodą i znużeni poszli spać. Utuliła ich cisza podziemnych tuneli. W ciągu następnych dni Sprytek oprowadzał swoje dzieci i żonę po całym starożytnym podziemnym królestwie. Okazało się, że wszyscy doskonale potrafią rozpoznawać topografię miejsc, o których on sam im opowiadał, daleko od tego miejsca. Z czasem również zaczęło pojawiać się coraz więcej myszarek zaroślowych, które zajmowały wolne norki. A jednocześnie na powierzchni i w przestworzach nikt nie przypuszczał, że tak wiele gryzoni pojawiło się na tym terenie. Do dnia, gdy nagle, niemal znikąd, na wrzosowisku pojawiło się tak wiele myszarek zaroślowych, że nikt nie był w stanie sobie tego wyobrazić. Nie wiadomo, kto rozesłał wici i wybrał to miejsce, ale nie miało to większego znaczenia. O wiele istotniejsze było to, co wspólnie postanowiono. Otóż, z uwagi na wciąż zmniejszające się tereny, nadające się do zamieszkania oraz zwiększające się niebezpieczeństwo dalekich podróży i nomadycznego trybu życia, zaproponowano zaludnienie, a właściwie to zamyszarkowienie podziemnych tuneli zbudowanych i zamieszkałych w odległej przeszłości przez starożytne krety. Nie chodziło jednak o to, by po prostu wprowadzić się do nich. Poszczególne rody, które przybyły na zlot plemienny, przyniosły ze sobą nie tylko wspaniałe opowieści o zamierzchłych i całkiem niedawnych czasach, ale i niespotykane umiejętności. Dzięki nim możliwe było między innymi zaopatrywanie podziemnego świata w wodę, także tom z podziemnych źródeł oraz hodowla żywności dla wszystkich w ogromnych podziemnych halach. Umiejętności techniczne niektórych myszarek stały tak na wysokim poziomie, że możliwe było odtworzenie i konserwacja wielu nieczynnych od wieków urządzeń starożytnych, które znajdowały się w tunelach. A najstarszy syn Sprytka zgłosił się nawet do sił powietrznych. Okazało się bowiem, że jedna z rodzin opanowała przestrzeń, a konkretnie to umiejętność budowy i pilotowania trójkątnych skrzydeł zbudowanych na drewnianych ramach. I odtąd ptaki przestały królować w przestrzeni powietrznej. Zaś rodziny myszarek zaroślowych wchodzące w skład poszczególnych rodów utworzyły jedno wielkie plemię. Plemię myszarek tunelowych. I tak obok miasta, pól i lasów wyrosło królestwo myszarek tunelowych, z którymi wszyscy musieli się liczyć. Same zaś myszarki nazwały je zaroślowo. A na wiosnę rodzina Sprytka powiększyła się o kolejne 3 zaroślowe myszarki tunelowe.
I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by Dzieciandia dotarła do innych, to daj łapkę w górę. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nowej audycji, to koniecznie zasubskrybuj podcast. Na przykład na YouTube'owym kanale. A samą Dzieciandię możesz słuchać całkowicie za darmo na każdej popularnej platformie podcastowej. Wystarczy dostęp do Spreakera, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast czy też po prostu do Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. I koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja! Koniec!